która po raz kolejny stanął na podium. Sukcesu Polaków na żywo można było obejrzeć dzięki Telewizji Polskiej. Kamil Dziubka. Dobre występy Adama Małysza w ostatnich konkursach już nie zaskakują, ale tego, że niespodziankę sprawi nam cała drużyna, nikt się nie spodziewał. Nasi skoczkowie w drużynowych zawodach na Małuciej Skoczni w Planicy zajęli drugie miejsce. Lepsi byli tylko Norwegowie. To nie jest sen. Nie, to nie jest sen, to jest rzeczywistość. Chłopcy skakali równo od pierwszego skoku, jak tutaj przyjechali do Planicy i myślę, że zasłużenie. Jak powiem, że... Nie tylko skoczkowie sprawili nam dziś radość. Justyna Kowalczyk zajęła trzecie miejsce podczas zawodów w Falun. Polka jutro może sięgnąć po zwycięstwo w Pucharze Świata. Nie zawiódł też nasz biatlonista Tomasz Sikora. W norweskim Trondheim był trzeci i po raz 21 stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Świadomość tego, że igrzyska olimpijskie zbliżają się dużymi krokami, powoduje, że każda dyscyplina, każdy sportowiec szlifuje już tę formę pod kątem tej najważniejszej imprezy. To jest, jakby nie patrzeć, najważniejsza impreza po Mistrzostwach Świata w karierze każdego sportowca. W związku z tym ten sezon jest przełomowy. Dzisiejsze sukcesy polscy kibice mogli oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej. Emocji sportowych na naszej antenie w tym roku nie zabraknie. Już za tydzień kolejny mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej. Latem pokażemy Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. A we wrześniu największa impreza sportowa, jaka kiedykolwiek gościła w Polsce. Mistrzostwa Europy w koszykówce. Kamil Dziubka, Wiadomości.